Na początku dziękuję za przybycie i przypomniała się taka nasza scena z Pełnoga chyba lat temu 8, kiedy dokładnie w tym samym hotelu dyskutowaliśmy o tym, jak wygląda współpraca z regulatorem wtedy jeszcze i pomiędzy operatorami. Teraz tak naprawdę, jak pamiętam, to rozmawialiśmy o tym, że ta praca jest ciężka i ogólnie praca w administracji jest dużym wyzwaniem i takie pierwsze pytanie otwierające z mojej strony jest, co spowodowało, że pani minister zdecydowała się po raz kolejny na takie trudne wyzwanie, czyli naprawianie świata ze strony administracji. To tak się w moim życiu składa, że mniej więcej co 3-4 lata wracam do administracji, później jak skończę misję, co trwa różnie, jeśli chodzi o długość, wychodzę z powrotem na rynek, bo po prostu zwyczajnie mnie wywalają, nie? Nie oszukujmy się, że te miejsca, które zajmuję, to z reguły są miejsca nietrwałe. Przez jakiś czas znowu obserwuję rzeczywistość od strony rynkowej, czyli patrzę na skutki własnych decyzji. No, urealniam sobie myślenie, bo oczywiście przez taki okres, kiedy się siedzi w administracji państwowej, to człowiek, nawet żeby nie wiem jak bardzo się starał być blisko realiów, no to po jakimś czasie traci kompletnie wyczucie tego rynku i wydaje mu się, że zasadniczo wie, ale już potem coraz mniej wie i coraz więcej nabiera arogancji. No więc ten mechanizm polityczny, który nas co 3 lata, czy 4 lata, czy 5 lat eliminuje i daje nam kopa na rynek, jest bardzo pozytywny pod tym względem, bo pozwala się zetknąć z brutalną rzeczywistością, nabrać wiedzy z powrotem i ewentualnie później ją jeszcze raz w administracji wykorzystać. Tak było też tym razem. Akurat tym razem już nie pełniłam przez te 4 lata przerwy funkcji prawniczej, tylko raczej funkcję inwestora i budowałam sieć WSS w Wielkopolsce i IDM tutaj na Mazowszu. No i to mi pozwoliło też zastosować w praktyce rozwiązania, które wprowadzałam do mega ustawy. I oczywiście wiedziałam, jaka ona jest dziurawa, no bo to w międzyczasie wszyscy ciężko pracowali nad tym, żeby ją popsuć. Ale dopiero praktyka rynkowa pokazała, jak bardzo jest dziurawa, więc jedną z pierwszych rzeczy, które chciałam zrobić i zrobiłam, jak przyszłam z powrotem do ministerstwa, było naprawianie mega ustawy, gdzie znowu parę osób ciężko pracowało, żeby ją popsuć na etapie sejmowym. Znaczy jeszcze pamiętam takie wydarzenie, że spotkaliśmy się przez przypadek przy okazji Dni Młodzieży, także tam wyzwanie, jeżeli chodzi o organizację dużego przedsięwzięcia, które wymaga i potrzebuje dostępu do internetu, też było nie lada chyba małe. A to ono było duże, ale raczej było przerażająco. Przerażające było to, jak bardzo było organizowane ad hoc, bo poprzednicy zostawili po prostu to jako imprezę lokalną, w którą się rząd nie wtrąca. W związku z tym nic nie było przygotowane. Nowy rząd za to poczuł się nadmiernie odpowiedzialny i pewnie bardzo dobrze, bo w efekcie te dzieciaki były po prostu bezpieczne. I wszystko próbowaliśmy zrobić na raz i w jednym czasie. Dzięki temu, że było sprzyjające środowisko zarówno operatorów, jak i wszystkich służb miejskich, ale wojewódzkich, ale przede wszystkim służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, no to wszystko się bezpiecznie spięło. Aczkolwiek ja zawsze uważam, że i tak Pan Bóg musiał nad tym czuwać, bo naprawdę było to bardzo trudnym przedsięwzięciem. Tak, myślę, że po ludzku to się ciężko mogło udać. To teraz tak naprawdę jeszcze wracając do tego, co się dzieje na co dzień w ministerstwie. Wiem, że ostatnio wyszła strategia, o niej pewnie też delikatnie ten temat poruszymy, bo uczestnicy są ciekawi, dużo było dyskusji na ten temat w ostatnich dniach. A jakie oprócz strategii cyberbezpieczeństwa teraz wyzwania stoją przed ministerstwem w najbliższym czasie? Strategia to jakieś 2% mojego zainteresowania, chociaż jest bardzo ważna. I tylko, że to jest dokument, który
siłą rzeczy w nim na pewno nie napiszemy tego, co pewnie bardzo dużo ludzi by chciało wiedzieć. Czyli na pewno nie będzie tam bardzo dokładnej diagnozy, na pewno nie będzie tam dokładnych recept, bo takich rzeczy się po prostu nie zdradza. W dokumentach strategicznych, chwała Bogu, można napisać prawie że ogólnie, że jest to bardzo ważna sprawa dla ministra cyfryzacji i na ile i z kim będzie współpracował w realizacji tego zadania. Ale to nie jest zadanie, które w drobnych szczegółach będziemy relacjonowali do państwa czy do jakichś innych słuchaczy. Nie, bo to jest bezpieczeństwo państwa i to nie są szczegóły, które powinny być poddawane wiwisekcji publicznej. Natomiast znacznie ważniejszym dla nas dokumentem będzie oczywiście ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która powstaje i to oczywiście podobnie jak strategia powstaje w pocie czoła, ponieważ jest dużo interesariuszy do obu tych dokumentów. I tak jak Państwo widzicie, pół roku opóźnienia w strategii, to nie było opóźnienie przypadkowe ani wynikające z tego, żeśmy sobie tam po prostu bimbali, tylko ujawniły się wszystkie ambicje i ujawniła się ta taka silosowość administracji, próby podzielenia tematu albo przechwycenia tematu, co proszę bardzo, ale musi nastąpić w drodze ustawowej, a na razie ustawa o działach administracji przypisuje zadania z tej dziedziny wyłącznie ministrowi cyfryzacji. Albo próby podzielenia tematu na fragmenty związane z rzeczywistością poszczególnych resortów. I tutaj przy zastosowaniu zasady koordynacji i też zasady służebności ministra cyfryzacji wobec innych resortów udało się dogadać, ale to bardzo długo trwało i to były bardzo ciężkie negocjacje, w których każdy sobie pozwalał na bardzo dużo takiej swobody twórczej, prowadzącej niestety do opóźnień. No w końcu udało się to wynegocjować i na pewno można przyznać, że wydarzenia takie jak KNF, czy jak wcześniejsze awarie Emitela, czy awarie operatorów komórkowych, jakakolwiek była ich natura, dawały do myślenia wszystkim graczom przy tej ustawie i nieco podnosiły gotowość do zawarcia kompromisu. Ale proces wyjątkowo trudny. Jeszcze takiego nie prowadziłam. Już naprawdę, jak Państwo wiecie, no bo tutaj widzę, że są przedstawiciele młodszego i starszego internetu, to jak Państwo pamiętacie, tak jak w głąb sięgnąć pamięcią, to zawsze łączność na potrzeby obronne i systemy na potrzeby obronne w czasie pokoju przypisane były ministrowi właściwemu w sprawach łączności, nie ministrowi obrony narodowej. I drugi dokument istotny, strategiczny, którym my się opiekujemy, a nie minister obrony narodowej, to jest system łączności na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, też strategia. Dopiero w momencie, kiedy jest stan zagrożenia, minister obrony narodowej przejmuje te systemy i włącza w ogólny system kierowania państwem w okresie wojny. Do tego czasu to wszystko leży w naszych kompetencjach, to my planujemy, my robimy ćwiczenia, my raportujemy oczywiście z tego, ale też my odsłuchujemy operatorów, jak wykonują swoje zadania. To samo dotyczyło strategii cyberbezpieczeństwa, ale tylko ona uwolniła jakieś absolutne emocje po stronie w szczególności Ministerstwa Obrony Narodowej, ale nie tylko, kilku innych organów, które po prostu potrzebowały czasu, żeby ostygnąć. Dzisiaj jak już mamy tę strategię, to możemy o niej zapomnieć, bo to pokazaliśmy, że po prostu jest dokument, jest pomysł. Następnym dokumentem będzie ustawa, ale to też nie jest jedyne co i najważniejsze, co chcemy zrobić, bo liczą się te działania, które mają charakter uruchomienia współpracy pomiędzy administracją państwową a sektorem prywatnym, egzekucji obowiązków sektora prywatnego w stosunku do administracji, ich trochę jest,
oraz charakter budowy zabezpieczeń dla administracji państwowej, żeby nie była taka wystawiona po prostu na incydenty i ataki. Myślę, że to wszystko jest właśnie nie lada wyzwaniem, bo tak naprawdę jeżeli myślimy ogólnie o cyberprzestrzeni, to ciężko zdefiniować, kiedy są jest realne zagrożenia, a kiedy są jakieś próby, które się odbywają niezależnie od naszej wiedzy, więc tam właśnie ten podział, mi się wydaje, że podział między Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Obrony jest bardzo, musi być trudny siłą rzeczy. Jest siłą rzeczy trudny, bo incydenty, które monitorujemy w sieci, a trzeba też pamiętać, że to NASK był pierwszym CERT-em, który zaczął działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i NASK podlega ministrowi cyfryzacji. I tam zostało stworzone Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, w ramach którego zwołujemy się, jeżeli widzimy, że istnieje jakieś zagrożenie. To te incydenty w sieci przeważnie nie mają charakteru ofensywno-defensywnego, czyli krótko mówiąc wojennego. Albo bardzo niepewna jest możliwość przypisania im takiego charakteru, bo to, że sieci są penetrowane, to jest oczywiste. Są kraje, które mają znakomitych hakerów i oni cały czas patrzą, co jest w naszych sieciach. Ta obecność jest odczuwalna. Natomiast nigdy nie wiemy, czy to są przestępcy, czy to są już ludzie, którzy się zajmują właśnie obszarem ofensywnym ze strony innych krajów, którzy badają nasze zabezpieczenia, ale czasem wręcz tak w sposób otwarty dają nam znać, że no jestem tutaj, pamiętaj, że jesteś słabszy ode mnie i jak będę chciał, to ci wywrócę wszystkie twoje systemy. To czasami są takie po prostu jasne ostrzeżenia. Większość incydentów sieciowych to jednak są naruszenia, które dotyczą interesów osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Po prostu naruszenia ekonomiczne, finansowe lub naruszenia interesów dzieci czy innych osób. I to jest poza obszarem obronności. Raczej nie przypuszczam, nie spodziewam się, żeby kiedykolwiek Ministerstwo Obrony Narodowej czy inne ministerstwo siłowe zajmowało się w dużej skali ochroną dzieci przed naruszeniem ich interesów czy przestępczością, taką drobną przestępczością sieciową. Stąd się bierze aktywność naszego ministerstwa, NASK-u i oczywiście bardzo ważna jest ta współpraca z przedsiębiorcami o większej skali, operatorami telekomunikacyjnymi, sektorem finansowym, giełdą, sektorem sieci o krytycznym znaczeniu dla państwa, żeby wspólnie budować nie tylko techniczne systemy osłony, ale w ogóle system wzajemnego informowania. Bardzo słusznie ktoś powiedział, nie wiem czy nie Krzysiek Silicki z NASK-u w ostatnim czasie, że o ile przestępcy, cyberprzestępcy zawsze trzymają się w kupie i trzymają sztamę, w związku z tym są silni, dzięki temu mają znacznie większą siłę rażenia w sieci, to bardzo źle patrzeć na to, jak organy państwa spędzają czas na wykłócaniu się o kompetencje i na pisaniu w nieskończoność swoich strategii. Znaczy mi się przypomina teraz sytuacja i takie dyskusje, które prowadziliśmy wielokrotnie z, nie wiem czy Marcin Mazurek jest na sali z Allegro, ale z Marcinem prowadziliśmy wielokrotnie dyskusję na temat współpracy pomiędzy firmami komercyjnymi w zakresie właśnie informowania się o atakach, gdzie ta współpraca nieformalna działa, natomiast formalnie ją jakoś ukonstruować bardzo trudno, więc tym bardziej myślę, że administracja ma podobne problemy jakby u siebie i ze współpracą też z podmiotami. No my właśnie z podmiotami nie mamy żadnych problemów. Podpisaliśmy dziesiątki porozumień i nawet z większością administracji państwowej też mamy podpisane porozumienia. Tylko z tymi takimi nadambitnymi, którzy tam cyzelują każde słowo i walczą o rząd dusz,
to jest zawsze ten problem. I nawet jeżeli naprawdę przychodzi moment, kiedy może być czas próby. Natomiast z biznesem kompletnie nie ma żadnych problemów. To po prostu jest tak bardzo zidentyfikowany wspólny interes, że gotowość jest po obu stronach bardzo duża. Czyli powiedzieliśmy tak w skrócie, że Ministerstwo Obrony odpowiada w momencie, gdyby doszło do działań wojennych, Ministerstwo Cyfryzacji wspiera i pomaga w momencie, kiedy jest okres pokoju. Teraz pytanie, jest strategia, będzie ustawa. Jak ona wpłynie bezpośrednio, albo jak ma wpłynąć na życie obywateli Polski, ewentualnie na podmioty działające w rynku telekomunikacyjnym? W strategii nie zajmowaliśmy się życiem obywatela, no bo suma tych wszystkich działań, które są podejmowane, ma podnieść bezpieczeństwo sieci. Podobnie trochę będzie w ustawie, ale w ustawie też takie rozwiązania, które gdzieś tam zostały zrealizowane kiedyś w postaci różnych inicjatyw, typu dyżurnet na przykład u nas i w ogóle schemat funkcjonowania CERT-ów. To na pewno będzie w taki sposób już w ustawie opisane, żeby było wiadomo, kto za co ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w jaki sposób w tym systemie zabezpieczana jest normalna, otwarta sieć internetowa i czego może się od państwa spodziewać obywatel. Poza tym, że sam też musi o siebie oczywiście zadbać. No i też trzeba zawsze pamiętać, że na koniec to przestępcy dzięki również finansom, którym dysponują, są o parę długości przed nami. My możemy się bronić. Są audyty regularnie prowadzone we wszystkich krajach europejskich i pozaeuropejskich gotowości takiej obronnej i w tych audytach wypadamy dobrze, na dobrych ocenach, a na dostatecznych, jeśli chodzi o gotowość zapobiegania. I tutaj pewnie jest ta dziura, w której jeszcze możemy być lepiej przygotowani. To teraz odejdźmy na chwileczkę od strategii i rzeczy związanych z cyberbezpieczeństwem, ale też odkąd pani minister piastuje to stanowisko, to widać ewidentnie, że jest większa aktywność w sieci, nawet w mediach społecznościowych, które ocieplają w jakiś sposób wizerunek ministerstwa i zachęcają ludzi do też aktywnego używania internetu w takich sprawach, nazwijmy to administracyjnych, które do tej pory były raczej dla wybranych tych, którzy się interesują bardziej. Teraz pytanie, jakie jeszcze ulepszenia są planowane ewentualnie takich właśnie obywateli w przyszłości w kontekście usprawnień administracyjnych, nad którym siłą rzeczy sprawuje pieczę Ministerstwo Cyfryzacji? To, że ja funkcjonuję w sieci, to nie jest jakiś wymysł PR-owy, bo ci, którzy tutaj nawet na sali znają mnie dłużej, to wiedzą, że zawsze byłam w sieci po prostu. Bo mówiąc prawdę, to powszechność sieci była dziełem prezesa UKE. I jak ja przychodziłam do UKE, to było 800 tysięcy klientów szerokopasmowego internetu, a szerokopasmowy to wtedy było 128 kilo. A jak odchodziłam z UKE, to było ponad 11,5 miliona klientów i już wtedy usługa jednomegowa należała do absolutnej rzadkości, bo już byliśmy po porozumieniu z TEPS-ą. I oczywiście były białe plamy, ale zrobić te 10 milionów abonentów te 5 czy 6 lat, to był duży wysiłek, jak się ma naprzeciwko siebie lewiatana, który cały czas zieje ogniem i próbuje bronić rynku i eksploatować klientów. Natomiast dobrodziejstwa sieci są oczywiste, a jednym z nich jest ułatwienie funkcjonowania na styku z administracją. I generalnie rzecz biorąc, to jest jedno z takich naszych zadań głównych z administracją, ale także z usługami o charakterze publicznym, czyli typu edukacja, usługi zdrowotne, usługi komunalne rozmaitego rodzaju, żebyśmy nie musieli
przynajmniej niektórych czynności wykonywać na piechotę i, jak mówi Tomek Kulisiewicz, służyć za interfejs białkowy między organami administracji i przenosić różne zaświadczenia. Od 7 chyba lat już w kodeksie postępowania administracyjnego jest taki przepis, że jak administracja w którymkolwiek swoim rejestrze, gdziekolwiek w swojej strukturze posiada jakąś informację o mnie, to nie ma prawa żądać ode mnie, żebym ją dostarczyła. Ale ten przepis się nie przyjął i nigdy nie był wykonywany, bo te rejestry wprawdzie zawierają te informacje, ale jak urzędnik chce po te informacje sięgnąć, to on do nich po prostu zwyczajnie nie ma dostępu, bo one są gdzieś tam, a te istotne rejestry państwowe to w ogóle za certyfikatem się osiąga w ogóle wejście do tych informacji. I tylko ci urzędnicy, którzy mają specjalne karty i obsługują w wydziałach obsługi mieszkańców PESEL, akta stanu cywilnego albo CEPiK. I tak dłużej oczywiście nie może być, więc pracujemy na dwóch takich frontach. Jeden jest dla fachowców widoczny, dla was jest widoczny, chyba że po prostu jest obojętny, ale łatwo go zdefiniujecie, bo również na naszej stronie go widać w postaci architektury informacyjnej państwa, czyli takiego modelu, w którym pokazujemy, jak sobie wyobrażamy funkcjonowanie informatyki państwowej dla dobra obywatela i przedsiębiorcy, czyli gdzie jest ten impuls, który powoduje działanie administracji, wniosek o zaświadczenie, o decyzję albo o wydanie jakiegoś świadczenia finansowego, jak on dalej wędruje przez zasoby administracji, jakie dane musi ze sobą zabierać o urzędniku, który tę sprawę załatwia, o kliencie, który o nią wnioskował, jak później ta tożsamość jest badana i wykorzystywana z drugiej strony przez klienta, w jaki sposób integrują się różne rejestry i bazy państwowe, żeby wypluć na koniec zintegrowaną informację do tego wniosku, a później do decyzji albo zaświadczenia. I jak są podpięte do tego poszczególne systemy dziedzinowe poszczególnych resortów i samorządów. I taką mapę można u nas na stronie internetowej zobaczyć jako architekturę informacyjną państwa i IT, telekomy rozumieją, co tam jest narysowane i widzą ten flow czynności administracyjnej. Natomiast z punktu widzenia obywatela, to on wchodzi na portal, który się nazywa ePUAP i przeklinając ciężko próbuje znaleźć tam swoją usługę. Ja portal ePUAP to już pokochałam, chyba głównie dlatego, że to nie moje dziecko i w sumie nie muszę się za nie wstydzić, bo jest to coś, co zostało wyprodukowane w taki sposób, że nawet nie bardzo możemy temu portalowi pomóc. On jest praktycznie rzecz biorąc nienaprawialny. Tam można zrobić niewielkie korekty, ale nawet takie coś jak wyciągnięcie z tego CMS-u linka do procedury wymiany dowodu osobistego, to trwa miesiąc, bo to jest po prostu od razu gruba przeróbka. Każdy element był robiony przez inną firmę, w innej technologii. To wszystko przy najlżejszym dotknięciu się w ogóle rozpada. A teraz, jak dzisiaj ktoś mi na Twitterze zgłosił, że na ePUAP-ie powinien być taki licznik jak na PKO BP, że czas transakcji płynie, znaczy czas sesji, i jeżeli przestanę coś robić w tej sesji, no to za chwilę się po prostu sesja skończy i trzeba będzie się ponownie logować. No to ja oczywiście od razu do naszego ukochanego Coja, który się zajmuje pułapem, czy możemy to w miarę szybko zrobić. No i tak, to po pierwsze trzeba wystawić zlecenie, po drugie zlecenie zostanie wycenione, po trzecie zostanie skolejkowane w bardzo dużą liczbę rzeczy, które tam muszą być zrobione, po czwarte to potrwa, ponieważ umieszczenie takiego mechanizmu, którego wcześniej w ePUAP-ie nie przewidziano, to jest znowu techniczne bardzo duże wyzwanie przy tym serwisie.
Mimo wszystko, ponieważ naszym celem jest dotarcie do ludzi, do klientów z usługami e-administracji, tak żeby mogli sobie tak to załatwiać jak 500+, czy jak teraz dowód osobisty, czyli siąść przed komputerem i bardzo prosty formularz wypełnić od ręki i wszystko, cała reszta już się proceduje w urzędzie, to postanowiliśmy budować taki zintegrowany portal całej administracji państwowej gov.pl i w tej chwili powstaje jego warstwa informacyjna, a na bazie portalu obywatel.gov.pl, na którym do tej pory były tylko opisy usług, a nie usługi, i linki do ePUAP-u, będzie powstawała warstwa transakcyjna tego portalu. Tylko że oczywiście to potrwa, bo to trzeba wszystko tam przerobić, żeby to było do użytku. Na pewno co najmniej do końca roku to potrwa, albo nawet więcej. I z tego powodu zdecydowaliśmy się na ePUAP-ie zrobić wykopaliska, czyli wyciągnąć te najbardziej ciekawe usługi, te z których ludzie korzystają nawet 3 miliony razy w roku. No teraz dowód osobisty ma szansę pewnie te rekordy pobić, bo 8,5 miliona ludzi w tym roku będzie wymieniało dowód. Nawiasem mówiąc, sprawdźcie sobie datę, bo jestem pewna, że tu połowa osób musi w tym roku wymienić dowód. A w przyszłym roku 5 milionów ludzi wymieni dowód, bo to jest pełna wymiana. I w związku z tym ten portal musi udźwignąć ten ruch i takie usługi, które w tym roku uważamy, że będą najbardziej intratne, także na przykład wyszukiwanie informacji o punktach karnych kierowcy, muszą się pojawić na frontendach naszych serwisów. Czy to jest ePUAP, czy to jest CEPiK, ale to musi być dostępne przede wszystkim z jednego miejsca. Każdy musi móc to znaleźć, łatwo do tego trafić. I tym będziemy się przez cały rok zajmować, żeby te usługi do ludzi przybliżyć. A w tyle się będą działały działania naprawcze. To przy okazji też zapytam, mam na sali w sumie dużą grupę ekspertów, którzy od lat są związani i z sieciami, też jakby z programowaniem. I oczywiście wszyscy by życzyli i kibicują, żeby ta sytuacja jak z poprzednim dzieckiem nie powtórzyła się. Więc pytanie, jak można ewentualnie pomóc, jak mogłaby taka współpraca wyglądać ze strony przedsiębiorców, ewentualnie osób, które by chciały się bardziej zaangażować tak już praktycznie, tak? Czyli ewentualnie jak powinien być nawiązany kontakt lub jak się współpracuje pod kątem rekrutacji. No bo to jest, tak mi się wydaje, nie lada wyzwanie dzisiaj zatrudniać do urzędu wykwalifikowanych informatyków, kiedy jest ich po prostu na rynku mało, na pewno jest mało wolnych. Okazało się, że praktycznie jedyną barierą jest ilość osób, które można zatrudnić, wolnych osób albo chętnych do pracy w administracji, bo nie pieniądze i nie atmosfera w ministerstwie. Na początku rzeczywiście było trudno. Ja w czerwcu po przesłuchaniu 41 osób na stanowisko CTO Ministerstwa Cyfryzacji, czyli osoby, która będzie odpowiedzialna za skonstruowanie całego zespołu, no byłam już gotowa rzucić papierami, no bo ile można jeszcze się spotykać z ludźmi, z których każdy mówi, nie no sorry, ale nie za te pieniądze, nie w publiku, a w ogóle to może na 3 miesiące i tak dalej. No i w końcu trafiłam na kogoś, kto kompletnie zmienił naszą rzeczywistość i rzeczywiście wyjątkowo profesjonalną osobę zatrudniłam na tym stanowisku CTO. Ta osoba z kolei, to był początek, bo ta osoba ściągnęła głównego architekta, a potem zaczęli ściągać następnych ludzi. Nie płacimy gorzej niż w sektorze. Płacimy naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze, ale sitko u nas jest naprawdę też potężne. Znaczy już skończyły się te czasy, kiedy zatrudniamy każdego, kto jest z rynku i zechce się nami zainteresować,
bo w międzyczasie zaczęliśmy też się profesjonalizować jako organizacja IT i profesjonalizować nasz HR, który już w tej chwili naprawdę mocno sprawdza, z kim mamy do czynienia. Jeżeli ktoś zaczyna rozmowę od pieniędzy, na niej kończy, a nie jest zainteresowany tym, co my robimy, do czego jest potrzebny, jaki system budujemy, bo to jest 37 strategicznych projektów państwowych, to nie są jakieś zabaweczki, to w ogóle nie kontynuujemy rozmowy, to szukamy następnych ludzi. I ludzie, którzy do nas przychodzą, mają naprawdę piękne CV, warto z nimi pracować, ale przede wszystkim, pozwolę sobie tutaj na babski romantyzm, mają bardzo piękne dusze, bo to nie są ludzie, którzy są nastawieni wyłącznie na komercyjny zysk. I oczywiście mam świadomość, że oni z nami długo nie zostaną, bo koniec końców nowe wyzwania gdzieś ich pociągną w inną stronę. Natomiast teraz jest taka unikalna możliwość w Ministerstwie Cyfryzacji, bo w takiej skali, żeby wydać 4 miliardy złotych, to mało, rzadko kiedy się w firmie, nawet w korpo zdarza, żeby dostać taki budżet na 3-4 lata na IT. Więc to jest, to tylko globalne wielkie korporacje mają takie budżety, więc to jest coś, co ludzi również pociąga jako wyzwanie. Taka współpraca na stałe to jest jedna forma. My w tej chwili prowadzimy kolejną sesję naborów. Na początku roku było 17 osób zatrudnionych o bardzo wysokich specjalnościach. Teraz 30 i w sumie łącznie do końca tego roku planujemy zatrudnić około 120 osób, więc to jest potężny zaciąg do tych projektów strategicznych. Ale pracujemy też w formach mniej formalnych. Bardzo dużo osób jest doradcami na zasadzie wolontariatu. Bardzo dużo osób przychodzi po prostu rozwiązać jakiś konkretny problem, poradzić nam w jakiejś konkretnej sprawie. Dużo osób przychodzi wyłącznie z wykładami. Cała Fundacja IT Leader prowadzi dla nas po prostu szkolenia. I to szkolenia nie tylko te zewnętrzne, które oni normalnie prowadzą, ale też wewnętrzne szkolenia i porady, dyżury dla naszych specjalistów. Także tych form dostępnych jest bardzo dużo. I są tematy, które są bardzo dobrze opanowane. I są tematy, w których cały czas potrzebujemy pomocy. Gdzieś tutaj jest mój ulubiony korespondent z Facebooka, który mi obiecał pomoc w cyberbezpieczeństwie. I na pewno go dzisiaj dopadnę, bo to już parę ładnych miesięcy minęło i na tą pomoc czekam. I właśnie to, co państwo macie, czego my nie mamy, no to jest po prostu doświadczenie z konkretnych case'ów. I dlatego jest dla nas bardzo ważna wasza obecność w każdej możliwej formie doradztwa. Ale właśnie w takich dziedzinach, w których jeszcze sobie nie radzimy i nie opanowaliśmy sami. To oznacza, że nie we wszystkich. Przy okazji jeszcze zapytam o formę współpracy, która jest takim modelem izraelskim, bo teraz się dużo mówi o innowacjach, startupach i prawdę mówiąc w sektorze administracji publicznej też jest nie lada wyzwania, a w bezpieczeństwie jest podwójne. Czy są jakieś takie plany aktywizowania też małych firm, które później mogłyby być częściowo przejmowane przez administrację, jeżeli by realizowały jakieś właśnie innowacyjne rozwiązania, które mogą pomóc? U nas to nie mamy po prostu takich możliwości i trochę też nie szukamy takich możliwości poza oczywiście takimi przypadkami, które mogą się zdarzyć, że któraś z podległych nam organizacji będzie zainteresowana przejęciem jakiegoś bardzo obiecującego startupu albo dobrej firmy programistycznej tylko po to, żeby podnieść nasze wspólne efekty tak zwanej grupy Ministerstwa Cyfryzacji, bo tych jednostek w ramach grupy jest chyba 6 albo coś w tym rodzaju i łącznie jest 2200 osób o bardzo różnych funkcjach oczywiście, nie wszystko to jest IT. Ale ta część startupowa, czy w ogóle wsparcie rządu dla startupów, czy dla IT, a później wzajemne jakieś korelacje, wspólne plany, możliwość
lewarowania się udziałem państwowym, czy odwrotnie możliwość przejęcia przez państwo interesujących prywatnych biznesów, to raczej Ministerstwo Rozwoju. Też dłużej nie chcę przeciągać, bo też chcę umożliwić złapanie osoby, która obiecała pomoc w cyberbezpieczeństwie i chciałem zapytać, czy są jakieś pytania z sali. Gdzie jest ta osoba? Czy ministerstwo na jakimkolwiek poziomie rozważało, żeby część aplikacji, które są użytkowane przez obywateli, było dla tych obywateli dostępne na zasadach open source? Nie tylko dlatego, żeby oczekiwać, że obywatele coś tu pomogą w tworzeniu, bo pewnie by pomogli, ale bardziej pod kątem analizy bezpieczeństwa tego, bo jak wiadomo, jak patrzy 10 tysięcy oczu na kod, to zawsze ktoś coś znajdzie, tak? Ja rozumiem, że istniejące produkty są jakby zamknięte pewnie licencyjnie i o tym możemy zapomnieć, ale czy w przyszłych w oprogramowaniu, które jest planowane w przyszłości do utworzenia, ministerstwo w ogóle rozważa otwartość, źródłowość tego projektu? No przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że z aplikacji takich dostępnych dla klienta to wskutek tego, jak jest skonstruowana administracja, to nam podlegają bardzo nieliczne, bo to są systemy ePUAP-u, obywatela, CEPiK-u. Niektóre z nich znikną i zostaną zintegrowane do tego gov.pl. Natomiast większość tych systemów, które obsługują klienta, rozmaite, nie wiem, empatie, PUEZUS i tak dalej, to w ogóle nie są jakieś e-deklaracje, podatki, to w ogóle nie są nasze systemy i my na nie w ogóle nie mamy żadnego wpływu. Nawet otwarte nasze deklarowanie, że warto by było zainwestować trochę w open source, po prostu kompletnie jest ignorowane. Ale też ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego przeginania w drugą stronę, czyli robienia na open source wszystkiego. To, co jest na zewnątrz i jest dostępne dla klienta, to oznacza, że ma obniżony poziom bezpieczeństwa, w sensie ja nie potrzebuję już tego zabezpieczać przez zasady zarządzania tożsamością i dostępem, a zatem może być zbudowane w oparciu o open source i w tej chwili po prostu poza gov.pl to nie powstaje w naszych rękach nic takiego. Natomiast nic nowego, bo są jeszcze te stare systemy, ale tam już się ich od początku przecież nie będziemy budowali. Natomiast mamy często raczej takie chęci, żeby budować rozwiązania, które dotyczą trochę innych sektorów, typu na przykład edukacja, i spróbować open source'owego oprogramowania w szkołach, żeby zobaczyć, jak tam zadziała rozwój takich aplikacji edukacyjnych i jak będą one wspólnie, społecznie budowane, również też zabezpieczane. Dobrze, ja serdecznie dziękuję za obecność i mam nadzieję, że jakby wola i chęć ze strony uczestników PERNOG jest, zaangażowanie jest duża, więc przy pewnie kolejnej edycji podsumujemy też to, co się udało dokonać i jakieś ewentualnie nasze wsparcie, którego możemy udzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.